Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sernik czekoladowy w Instant Pot. Jest naprawdę przepyszny, bardzo polecam spróbować. Jeżeli lubicie czekoladowe ciasta, to zdecydowanie jest to sernik dla Was. I od razu przechodzę do produktów. Spód sernika będę robiła z ciasteczek Oreo, 15 ciasteczek, mąka, biały cukier, brązowy cukier, kakao, mini czekoladki, jajka, ekstrakt waniliowy, serki Philadelphia, kwaśna śmietana. Do polewy sernika będę potrzebowała mini czekoladki i słodką śmietanę, tutaj u nas w Stanach heavy cream, którą się ubija, i 3 łyżki masła. Będę używała taką oto foremkę, którą kupiłam na Amazon. Ona ma takie ruchome dno, bardzo wygodna do robienia ciast. Później zobaczycie, jak łatwo ten sernik będzie można z tej foremki wyjąć. To jest rozmiar 7 inci na 3 incie. Ja pod filmikiem dodam rozmiary w centymetrach i wycięłam sobie takie kółeczko z papieru pergaminowego, żeby po prostu tak mi pasowało, żeby położyć na dno. I jeszcze będę używała olej w sprayu. 3 łyżki masła rozpuściłam, włożyłam do mikrofali na 30 sekund i teraz zaczynam od zmielenia ciasteczek Oreo. Tak jak mówiłam, 15 ciasteczek potrzeba, żeby zrobić spód do sernika. Ja wrzucam do takiej małej maszynki, żeby je po prostu zmiksować. Chodzi o to, żeby one były tak zmiksowane na taki suchy piasek. Jeżeli nie macie w czym ich zmielić, to możecie włożyć do takiej torebki zamykanej i po prostu rozgnieść je wałkiem do ciasta albo jakoś po prostu utłuc, żeby po prostu z nich powstał, spójrzcie, taki piasek. Tak to powinno wyglądać. Wsypuję teraz to do większej miski i wlewam 3 łyżki stołowe rozpuszczonego masła. Tutaj już cukru nie dajemy, bo te ciasteczka są słodkie. Dobrze wymieszam. I tak to powinno wyglądać. Teraz wygląda jak taki mokry piasek. Foremka z pergaminowym papierem i teraz wypsikam tutaj wszystko, te ścianki i spód olejem w sprayu. Wsypię ciasteczka, wyrównam lekko łyżką. I szklanką o płaskim spodzie. Wiecie, nieraz szklanki mają takie wypukłe to dno, to znajdźcie taką, żeby była płaska. Ugniotę te ciasteczka, żeby po prostu powstał taki spód. I ja to teraz włożę na czas robienia sernika do zamrażalnika. Koniecznie do zamrażalnika, nie do lodówki. I zaczynam. Tutaj mam serki już otworzone, 2 jajka wbite do małej miseczki, 1 szklanka małych czekoladek roztopiona. Czekoladki rozpuściłam w mikrofali, na 1,5 minuty wstawiłam. I zaczynam. 2 serki, temperatura pokojowa, wrzucam do miksera. I tutaj mam taką miarkę 1/4 cup, czyli to jest to samo co 1/4 szklanki. Najpierw sobie te serki lekko rozbiję. I odmierzam. 1/4 szklanki brązowego cukru. Jedna czwarta szklanki białego cukru. I najpierw tutaj zmiksuję, chcę, żeby ten cukier mi się dobrze rozbił z tymi serkami. Także na chwilę włączyłam. Ściągnę troszeczkę z tych boków i jeszcze raz włączę na chwilkę i będę dodawała następne produkty. Jedna czwarta szklanki kwaśnej śmietany. Korzystając z okazji, zapraszam wszystkich do mojej Facebook grupy Instant Pot po polsku. Jeżeli macie Facebook, to koniecznie musicie dołączyć. Grupa jest bardzo duża, dzielimy się przepisami, poradami. Jeżeli masz jakiś problem, zawsze możesz zadać pytanie. Wszyscy są mili, serdeczni, także polecam i zapraszam
Jeszcze raz powtarzam, grupa się nazywa Instant Pot po polsku. Teraz ponownie miksuję. Akurat w tym mikserze mam tak, że niestety muszę sobie pomagać i ściągać z brzegów i jeszcze raz na chwilkę włączyć. Teraz dam jedną małą łyżeczkę ekstraktu waniliowego, to jest jedna łyżeczka. Jedna duża łyżka, po angielsku tablespoon. I daję, to jest mąka, czyli zwykła biała mąka, jedna łyżka stołowa kakao. I teraz dodam jedną szklankę rozpuszczonych czekoladek. Tak jak mówiłam, włożyłam je do mikrofali na 1,5 minuty, wymieszałam i powinny one Wam też się rozpuścić bez problemu. I ponownie wszystko zmiksuję. Oczywiście przypominam, że wszystkie składniki, ile czego daję, będzie wymienione pod filmikiem na YouTube, także proszę sobie tam zajrzeć. To jest mój drugi sernik. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego pierwszego, to bardzo polecam. Ten pierwszy to jest taki oryginalny sernik z serków Philadelphia. Naprawdę bardzo łatwo się robi. Jest przepyszny. Robiłam już go, no nie przesadzam, z 7 razy. I będę również robiła jeszcze raz ten sernik dzisiaj. Jak skończę tego, to biorę się za ten oryginalny. Ok, wszystko wymiksowałam i na końcu, pamiętajcie, dodajcie jajka na końcu i też, żeby jajka były temperatura pokojowa, 2 całe jaja wlewam i delikatnie miksuję. Miksuję już tylko tak, żeby po prostu połączyć wszystkie składniki. Nie na maksa, nie na szybkich obrotach, tylko delikatnie. Jeszcze raz ściągnę sobie wszystko ze ścianek i włączę dosłownie na chwilkę. I sernik gotowy. Wyjmuję foremkę ze spodem, który wcześniej zrobiłam z zamrażalnika i wlewam tą masę sernikową do środka. Teraz postaram się lekko, równo rozprowadzić. Ona nie jest aż taka bardzo gęsta, ale jest gęstsza od tej masy z oryginalnego sernika. Tak jak poruszacie, to powinno się dobrze rozprowadzić. Tutaj się w sumie nie przejmuję w ogóle, czy ten sernik od góry będzie równy, czy nie, bo ja go będę później jeszcze polewała czekoladą i dekorowała. I już zaczynamy gotować sernik. Wlewam jedną szklankę wody do Instant Pot, wkładam ten oto stojaczek, który przyszedł z kupionym garnkiem. Teraz ze srebrnej folii zrobię sobie taki rękaw. On mi pomoże włożyć i wyjąć foremkę z garnka, także tak jak widzicie, urwałam długi kawałek i złożę go na 2 razy. Raz i 2. I teraz mam z tego taki rękaw. Na środku stawiam foremkę, łapię za 2 końce i tak będzie po prostu wygodnie i łatwo włożyć i wyjąć foremkę z garnka. Tak to wygląda. I to wszystko. Upewniam się, że uszelka jest dobrze założona. Zakładam przekrywę, przekręcam, ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie. Ustawiam Instant Pot na opcji manualnej. W innych może być to opcja pressure cook na 40 minut. Jeżeli chcecie, żeby Wasz sernik był taki troszeczkę bardziej luźniejszy, to polecam zrobić na 35 minut. Teraz garnek zbiera ciśnienie. Jak zbierze ciśnienie, Instant Pot będzie odliczał do dołu.
i po skończeniu zostawię na 10 minut Nutri-Release, czyli tego zaworka nie otwieram przez 10 minut po skończeniu. A tutaj co potrzebuję do polewy czekoladowej? Jedna szklanka czekoladek i pół szklanki śmietany. Teraz już garnek odlicza do dołu. I się skończyło i tak jak powiedziałam, nic nie robię przez następne 10 minut, pozwalam na 10 minut Nutri-Release. Czyli jak tutaj będę miała cyferkę 10, to dopiero otworzę zaworek. A tutaj mi się robi już sernik oryginalny, później Wam pokażę. Jeszcze 5 minut i proszę bardzo, 10 minut temu się skończyło. I otwieram zaworek. Ciśnienia już naprawdę malutko jest. Jak wszystko odparuje, bezpiecznie można otworzyć przykrywę. I sernik zrobiony. Delikatnie wyjmuję sernik. Tam wszystko jest gorące, także ten rękaw naprawdę pomaga. I spójrzcie, ten sernik nie jest za piękny na górze, troszeczkę by popękał, ale to mi nie przeszkadza, bo ja będę robiła polewę czekoladową. Jeżeli byście mieli wodę skroploną tutaj na wierzchu, na tym serniku, to po prostu weźcie kawałek ręcznika papierowego i żeby Wam ta woda wchłonęła, tylko tak lekko dotknąć po brzegach, nie ma problemu. Sernik odstawiam na bok i biorę się za polewę. Tutaj mam jedną szklankę małych czekoladek. I teraz odmierzę pół szklanki, czyli 1/2 cup, pół szklanki słodkiej śmietany, jest to heavy cream. Wlewam i wkładam do mikrofali. Zacznę od 1 minuty, jeżeli nie będzie jeszcze rozpuszczone, to dodam, włożę na dłużej i tak to powinno wyglądać. Czekoladki się rozpuszczą i po prostu trzeba dobrze to połączyć z tą śmietaną. Sernik jeszcze jest ciepły, ale od razu już polewam. Nie ma na co czekać. Rozprowadzę polewę na wierzchu sernika i zostawiam tak do ostygnięcia. Jak sernik ostygnie, wkładam do lodówki i ja uważam, że najlepiej smakuje na drugi dzień, także ja tak zrobię. U mnie jest wieczór i wkładam do lodówki teraz. I tutaj już następnego dnia sernik wyjęłam. Jak widzicie, czekolada jest zbita. Będę potrzebowała cokolwiek, czy to szklanka, czy to jakiś kubek, żeby można było sobie pomóc wyjąć ten sernik z tej foremki. Jak widzieliście, najpierw obkroiłam dookoła nożem, bo ta czekolada mi tam się tak poprzyklejała. I spójrzcie, stawiam szklankę i ściągam do dołu foremkę. Łatwo, szybko. Bardzo polecam tą foremkę kupić. Na Amazon można kupić, naprawdę to nie jest drogie. I sernik zrobiony, spójrzcie, piękny. Ta czekolada tak troszeczkę mi tutaj odstaje od góry. Także wezmę sobie, lekko obkroję. I tak jak mówiłam, mi to nie przeszkadza, bo ja sobie teraz udekoruję ten sernik. Poleję go takim sosem karmelowym i na wierzch położę maliny. A tam w tyle widzicie mój oryginalny sernik. Już też zrobiony, polewa jest śmietanowa i na wierzch położyłam drobno pokrojone truskawki. Także koniecznie musicie zobaczyć ten filmik, jak robi się ten oryginalny sernik, bardzo polecam. Bardzo dużo osób już go robiło i naprawdę chwali, także koniecznie musicie wejść na mój YouTube kanał i poszukać tego filmiku. I spójrzcie, cudny ten sernik czekoladowy, troszkę karmelu i owoce. Moim zdaniem bomba, bardzo ładnie się prezentuje. Koniecznie musicie wypróbować, a tutaj ten mój oryginalny. Bardzo polecam, przepyszny, kremowy. Zresztą oba, chociaż powiem Wam, że ten czekoladowy jest naprawdę, naprawdę czekoladowy. Taka bogata czekolada, bo tam dawałam te czekoladki i kakao, także jeżeli nie lubicie czekoladowych ciast, to... No nie wiem, bo to jednak ten posmak tego kakao i czekolady jest bardzo, bardzo bogaty. Pięknie wygląda w środku. Pierwszy kawałek zawsze najtrudniej wyciągnąć, ale już później drugi. Spójrzcie, jak pięknie wygląda.
Mam nadzieję, że ślinka Wam poleciała, bo naprawdę jest przepyszny. Przepyszny, kremowy i bogaty w czekoladę. Pięknie się prezentuje. Koniecznie musicie wypróbować, a jak zrobicie, to dajcie mi komentarz, bo będę ciekawa, jak Wam smakowało. A ja tutaj robię test i naprawdę, o matko, jaki dobry, przepyszny, dosłownie rozpływa się w ustach. Spójrzcie. I jak zawsze przypominam, subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.